Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat obrazów, które są przez swoich autorów odpowiednio zakodowane w sposób negatywny, w sposób pozytywny. Różnorakie obrazy są, różnorakie są wibracje, różnoracy autorzy tych obrazów. No i nie tylko o obrazach chciałem powiedzieć, również o kamieniach, talizmanach różnego typu. I również o energiach, które one emitują. Ponieważ, drodzy kochani, są pewne obrazy, które mogą straszyć, mogą pokazywać się jakieś zjawy. Obrazy, które mogą przynosić nieszczęście. Był taki jeden obraz, nie pamiętam już jego nazwy. Repliki ktoś zrobił tego obrazu i każda osoba, która posiadała ten obraz, miała jakieś nieszczęścia, w ogóle się działy w rodzinie i jakieś dziwne rzeczy się działy. To właśnie jest ta energia, drodzy kochani, która jest emitowana przez, nie tylko przez kształt danej figury, która jest malowana, ale również przez energię samego autora, która jest zakodowana w samym obrazie. Dlatego nie jest dobrze, drodzy kochani, mieć jakieś stare obrazy, które nie wiadomo kto malował w swoim domu. Nie jest dobrze mieć stare meble, stare przedmioty po innych ludziach. Kto nie wiadomo, kto je dotykał, kto je kodował, jakieś stare mociki, jakieś z grobowców peruwiańskich, jakieś strzały stare, które były złożone może w jakimś grobowcu w Peru, w Południowej Ameryce. I potem tacy Indianie to wydobywają i sprzedają to turystom. Oczywiście turyści to w ignorancji kupują, potem przynoszą to do swojego domu, a potem jest duża katastrofa rodzinna w związku z energiami, które te przedmioty w sobie mają zakodowane. Także najlepiej mieć wszystkie przedmioty w swoim domu nowe. Nie mieć starych przedmiotów po rodzinie, po jakichś dziadkach, niedziadkach, po jakichś starszych ludziach. No po prostu wysprzedać te wszystkie produkty, które były po rodzinie i nie mieć ich przy sobie, ponieważ to, drodzy kochani, spowoduje jakby obniżenie się waszej własnej wibracji, bo niekiedy różne obrazy, różne przedmioty kultu typu mocika, jakieś strzały indiańskie, jakieś figury afrykańskie, no to niestety mogą być kodowane negatywnymi energiami i wówczas, drodzy kochani, macie problem w rodzinie. Macie cały czas kłótnie, macie jakąś statuę afrykańską, nie wiecie co się dzieje, a taka statua jest zakodowana odpowiednio, ma jakieś duchy w sobie i w ogóle. I wówczas możecie mieć, drodzy kochani, duże problemy w waszym domu. To jest właśnie taki faktor bardzo istotny, żeby wyzbyć się tych starych mebli, wyzbyć się tych starych zabytków z Południowej Ameryki, jeżeli ktoś ma lub z innego kraju afrykańskiego, ponieważ to, drodzy kochani, szczęście wam na pewno nie przyniesie, a przeciwnie, może wam przynieść dużo strat. Również są talizmany, drodzy kochani, które są bardzo stare. Niektórzy znajdują takie talizmany w Babilonii, na terenie Izraela, na terenie Syrii, na terenie Japonii. Teraz niedawno znaleziono kamień, który był odpowiednio znaczony odpowiednimi znakami, które nie są jeszcze odkodowane. Nie wiadomo, co przedstawia ten kamień i do czego służył. Ja was, drodzy kochani, przestrzegam, nie nosić przy sobie takich kamieni, które znajdziecie gdzieś przypadkowo w jakimś miejscu, tak jak ten pan w Japonii znalazł ten kamień i od razu po prostu było we wszystkich gazetach o tym kamieniu, że miał odpowiednie symbole i tak dalej, i tak dalej. Również w Północnej Ameryce zostały znalezione odpowiednie kamienie, odpowiednio zdobione, odpowiednio formowane, jak również w Ameryce, w Peru, Ekwadorze, w Kolumbii. Tam również są znaleziska właśnie takich odpowiednich artefaktów. Dlaczego? Ponieważ niejednokrotnie może być tak, że ten talizman tak naprawdę nam nie koresponduje, nie ma energii, która wzmacnia naszą własną energię, jest przygotowany na pewną inną osobę, ale nie dla nas. Tak samo jak ten kamień, który został znaleziony w Japonii teraz. On był prawdopodobnie jako talizman jakiegoś szoguna, jakiegoś samuraja. Został znaleziony właśnie na plaży tam w Japonii, prawdopodobnie na Okinawie. Ale to nie znaczy, że ten kamień będzie nam służył. Ponieważ został odpowiednio przygotowany pod tym kątem, żeby służył jakiemuś samurajowi i tam została wykonana odpowiednia magia, odpowiednie ryty, odpowiednie symbole, które po prostu wzmacniają jego siłę witalną, wzmacniają jego siłę mentalną i taki talizman po prostu, jeżeli go znajdziemy, nie będzie nam służył.
Dlatego ja Was uprzedzam, drodzy kochani, przed tymi obrazami, które tak pochopnie można gdzieś kupić na jakimś targu, jakieś talizmany, gdzie można kupić na jakimś targu z drugiej ręki, jakieś starocie, jakieś nawet broń, jakieś szable, jakieś karabiny, ponieważ nie wiadomo, do kogo wcześniej one należały, te przedmioty, a wielokrotnie jest tak, że duchy danej osoby są przywiązane do danego nawet karabinu maszynowego, do danej szabli za życia i po prostu mogą nam stwarzać te osoby zakłócenia, powodując przemieszczanie się przedmiotów, z innych światów po prostu przychodzą i powodują zakłócenia w naszym rzeczywistym życiu. Jeśli chodzi o obrazy, to jest to samo. Niekiedy ludzie pokupowali jakieś stare obrazy, widzą, że jakieś dziwne przedmioty się przesuwają, że jakieś te obrazy się zmieniają. Niekiedy zmieniają swoje zarysy, zmieniają swoją formę, są jakby portalami do innych światów. Także, drodzy kochani, przed tym wszystkim Was niestety muszę przestrzec. Najlepiej po prostu mieć dekorację w swoim domu wykonaną własnymi rękami, własną intuicją, własną wyobraźnią, tak jak to byście odczuwali Wy. Możecie sobie wymalować piękne kwiaty w domu, możecie wymalować sobie piękne obrazy. Nie musicie kupować staroci. Zostawmy starocie dla tych ludzi, którzy to kolekcjonują, którzy po prostu lubią ten temat, a my po prostu dekorujmy swoje domy w sposób najwięcej prosty, możliwy prosty sposób. To by było na tyle. Ja jeszcze raz Was zapraszam do linku pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy. Ja się żegnam, pozdrawiam serdecznie i dziękuję.